Rady niedoskonałego dla Rady doskonałości naukowej. Jako osoba niedoskonała, której członek Rady niedoskonałości naukowej zarzuca zaniedbania na polu doskonalenia go, doskonałego, nie mogę milczeć, aby nie być oskarżanym także przez innych członków Rady Doskonałości Naukowej o podobne zaniedbania. Stąd moje Rady Niedoskonałego dla Rady Doskonałości Naukowej. Od kilku lat toczy się sprawa profesora doktora habilitowanego Bogusława Śliwerskiego, doktora HC Multi, członka wielu decyzyjnych, opiniodawczych gremiów akademickich, w tym Rady Doskonałości Naukowej, a wcześniej Centralnej Komisji. Profesor doktor habilitowany, doktor HC Multi, Bogusław Śliwerski, prowadzący od lat popularny, ponad 7 milionów wyświetleń, blog Pedagog, poświęcony pedagogice jako nauce i praktyce społecznej, poucza na nim z pozycji guru pedagogicznego innych akademików, nie przebierając w słowach, także uznawanych za obraźliwe, jak i faktach, a często niezależnie od faktów. Czasem zamieszcza też ilustracje, niczym kwiatek do kożucha, nie rozumiejąc nawet słowa cytat. Nie będąc świadom tego, że jak ilustracje nie są przez niego wytworzone, to trzeba podawać źródło ich pochodzenia i autora ich wytworzenia. Taką wiedzę winni mieć początkujący studenci, a nawet uczniowie. Ale doskonały profesor takiej wiedzy zdaje się nie mieć. Się oburza, że inni go w tej materii nie doszkalają. Za naruszanie praw autorskich nie uważa się winnym i nawet informował na blogu, że w środę popielcową będzie posypywał sobie głowę za winy innych, tych, którzy go nie doszkolili. Pisząc, należy posypać głowę popiołem i przeprosić, skoro tego domaga się autor, który nie poinformował mnie, co jest w zwyczaju blogowych komentatorów wydarzeń, żebym podał autora i źródło, skoro było jego wytworem. Ciekawe nawet, że nie zapoznał się z dekalogiem, w końcu dokumentem znanym od stuleci w cywilizacji chrześcijańskiej, także w Polsce, którym siódme przykazanie jasno mówi – nie kradnij. Niestety, w ramach wojny cywilizacji coraz częściej zasady cywilizacji chrześcijańskiej są odrzucane, także w domenie akademickiej i zastępowane zasadami cywilizacji barbarzyńskiej, której własność prywatna, a intelektualna w szczególności, jest unieważniana. Takie standardy zostały rozpowszechnione w ramach instalacji systemu komunistycznego, mającego wielkie zasługi dla sformatowania społeczeństwa, szczególnie jej części wykształconej i utytułowanej. Widocznie i profesor Śliwerski na taką modłę został sformatowany i mamy tego skutki. Są dowody, choćby na łamach forum akademickiego, że inni profesorowie, eksperci, są wyznawcami podobnych antywartości, co opisywałem w wielu tekstach, które polecam do przeczytania, refleksji. Między innymi sąd apelacyjny nie zaakceptował nieumiejętnego obchodzenia się z moją narchabiną akademicką. Sprawa plagiatu Bogusława Śliwerskiego w redakcji miesięcznika Forum Akademickie. Popielec doskonałego profesora na akademickiej trchabinie.
Tekst do rozważań na okres świąt Wielkiej Nocy przeznaczony. Drchamina akademicka obiektem mrocznego pożądania. Na drodze do realizacji projektu plaga doskonałych profesorów. Jak doskonały profesor nie radzi sobie z plagami akademickimi? Trzeba wiedzieć, o czym się pisze. Nowe nurty nauki. Czy kopia zapasowa historii naturalnej polskiego naukowca. Nie jest to tylko sprawa profesora Silberskiego. Przecież osiągnął szczyty domeny akademickiej w roli pedagoga, nie mając elementarnej wiedzy o tym, czego się wymaga od studentów. Sam na te szczyty za pomocą drchabiny akademickiej nie mógłby się wydostać. Musiał mieć rzeszę pomocników, recenzentów, opiniodawców, wyborców i to także z grupy doskonałych, akceptujących, wspierających jego umiejętności. Czy ich brak? Rekwirując do swojej domeny i biorąc pod opiekę prawną, pisze na swoim blogu, treści moich wpisów ochronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ten tekst obecnie został usunięty. Ale pod taką ochronę został wzięty mój graficzny model awansu naukowego, drchabinę akademicką. Chyba chciał dokumentować, jaką to pokonał akademicką ścianę płaczu, gdy inni, na przykład ja, tego nie zdołali. Poza tym, nie bacząc na ósme przykazanie dekalogu, unieważniane w domenie akademickiej, zamieścił na mój temat cały stek kłamstw. Chyba nie jest zdolny do pisania prawdy, bo intelektualnie nie podołał, podobnie jak i inni, napisać krytyki moich plag akademickich. I to się spodobało profesorskim ekspertom oraz redakcji Forum Akademickiego, służącego jako platforma do naprawy nauki. Skoro tak, to mając obrońców, propagatorów zła, profesor Silberski z satysfakcją swoje kłamstwa powtarza jako multikłamca. Podobnie publikuje taki tekst na swoim blogu. Czy Rada nie ma mocy, aby tak sformatowanego członka wykluczyć ze swego grona? Przecież taki stan rzeczy kompromituje nie tylko profesora Silberskiego, ale i Radę oraz skutkować tylko może utratą zaufania społecznego. Nawet najwyżej utytułowanych akademików, akademickich gremiów decydenckich. Nagłaśniana ostatnio publicznie afera lipnych dyplomów Kolegium Humanum to tylko kontynuacja innowacyjnej produkcji lipnych dyplomów Juliana Harasina, stalinowskiego prokuratora, który po skazaniu na śmierć 60 członków podziemia niepodległościowego przystąpił do robienia kariery akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po wykryciu tej przestępczej, choć tylko chałupniczej produkcji, atmosfera musiała być gorąca, bo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wybuchł pożar. A z historii łamania prawa afera została wymazana. Unieważnianie w historii tej afery, podobnie jak komunizmu, stanu wojennego, Jaruzelskich czystek politycznych w sławnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, o czym pisałem wielokrotnie, tylko przyczynia się do kolejnych patologii, plag akademickich, panowania trądu w Pałacu Nauki i rozwoju produkcji lipnych dyplomów
na skalę wręcz przemysłową i powszechnych patologii degradujących naukę uprawianą w Polsce. Rada Doskonałości Naukowej chyba do tej pory milczy w tych sprawach, mimo ciągłości procederu wskazującego na niedorozwój kadry naukowej zapewniającej innowacyjną produkcję dyplomów i rozwój karier zawodowych sprawiających zawód społeczeństwu słabo zorientowanemu w skali plag akademickich. A co robią członkowie Rady Doskonałości Naukowej? Rada Doskonałości Naukowej milczy, gdy członek Rady Doskonałości Naukowej pisze brednie, kłamstwa personalne dla zdyskredytowania tych, którzy plagi naświetlają i przed nimi przestrzegają. W domenie akademickiej nie anuluje się plag, tylko tych, którzy plagi ujawniają. Takie są nowe trendy, główne nurty nauki polskiej. Tacy akademicy, moim zdaniem, nie powinni funkcjonować w domenie akademickiej. Wtedy środki finansowe dla uczciwszych akademików byłyby znacząco wyższe, a biedę akademicką można by zastąpić dobrobytem akademickim, tak w sensie moralnym, jak i materialnym. Eliminowanie z domeny akademickiej tych, którzy patologię ujawniają, a wynoszenie na szczyty tych, którzy je rozwijają, może tylko prowadzić do zapaści domeny akademickiej, z czym już mamy do czynienia w Polsce. Jesteśmy potęgą tytularną, zabezpieczaną niejako przez Radę Doskonałości Naukowej, a mizerią naukową. Rada Doskonałości Naukowej, podobnie jak wcześniejsze CK czy CKK, w niemałym stopniu odpowiada za taki stan rzeczy, a sama nazwa Rada Doskonałości Naukowej wprowadza w błąd obywateli utrzymujących Radę i akademików ze swych podatków. Członkowie Rady bywają wysoce niedoskonali, sprzeniewierzają się standardom naukowym, uniezależniając się od prawdy, a Rada zdaje się jest w tej materii całkiem bezradna. Domaganie się od niedoskonałej, takiej jak ja, osoby, doskonalenie członka Rady Doskonałości Naukowej, to chyba i w kabarecie by nie wymyślono. A przecież podobno Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej, wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Najwyższy czas, aby te standardy dostosować do standardów nauki sensu stricto, bo jak widać, zgodnie z obecnymi można uzyskiwać stopnie i tytuły, ale nauki z tego nie ma za wiele. Aby zapewnić autentyczny, a nie tylko ilościowy, rozwój kadr naukowych, należy oczyścić obecną stajnię Augiasza, zaczynając rzecz jasna od samej Rady. Postscriptum. Rzecz jasna, mam świadomość, że rady te mogą być niewystarczające, bo materia jest nader złożona i uwarunkowana systemowo. Na pewno braki nie wynikają z moich zaniedbań w dzieleniu się moimi radami. Jestem otwarty na merytoryczny dialog. Z poważaniem, Józef Wieczorek.